Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. Czy patrząc kiedyś w niebo, zastanawialiście się, dlaczego samoloty latają tak wysoko? Niedawno polskie linie lotnicze otworzyły trasę z Lublina do Warszawy. W linii prostej lotniska dzieli 158 km. Dochodzi do takiego absurdu, że zanim nawet samolot osiągnie wysokość przelotową, już musi zaczynać zniżać, aby wylądować. Nie taniej byłoby latać niżej, przecież, aby wznieść się tak wysoko, samolot musi spalić ogromne ilości paliwa. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. 17 grudnia 1910 roku samolot braci Wright po raz pierwszy oderwał się od ziemi. Był to najprawdopodobniej pierwszy zasilany i kontrolowany lot maszyną cięższą od powietrza. Pierwszy lot został uchwycony na tej słynnej fotografii. Trwał jedynie 12 sekund. Tego samego dnia udało im się osiągnąć wysokość 3 metrów. Ważne jest w tym przypadku określenie kontrolowany lot maszyną cięższą od powietrza, gdyż już w 1783 roku wykonano we Francji pierwsze loty balonem, jednak ciężko znaleźć balonowi zastosowanie jako środek transportu. Kolejnym kamieniem milowym były sterowce. Pierwszy zasilany i kontrolowany lot sterowcem odbył się w 1852 roku. Jednak sterowiec miał jeden problem wynikający z jego budowy. Poszycie mogło ulec uszkodzeniu, zwłaszcza gdy ktoś do nas strzelał. Napięcie na świecie rosło. Celem inżynierów stało się stworzenie jak najlepszej maszyny wojennej. Mniej niż trzy lata po pierwszym locie braci Wright, inżynierowie firmy Vickers zamontowali w swojej maszynie karabin. Rozpoczęcie wojny przyspieszyło rozwój lotnictwa. Samoloty musiały wznieść się na tyle wysoko, aby utrudnić ostrzał z ziemi. Jeszcze przed końcem wojny walczono na niebie oraz pojawiły się pierwsze bombowce. Pierwszy argument jest dosyć oczywisty. Samoloty pasażerskie latają tak wysoko, aby uniknąć przeszkód na ziemi. O ile najwyższe wieżowce nie są dużym zagrożeniem na wysokości przelotowej, to jednak szczyty górskie mogą stanowić morderczą pułapkę. Niebezpieczeństwo jest ogromne, zwłaszcza w momencie, gdy samolot znajduje się w chmurze i nagle przed nim znajdzie się pionowa ściana. Historia zna takie przypadki, tak zwanego kontrolowanego lotu ku Ziemi, czyli nieświadomego skierowania sprawnego samolotu na ziemię lub przeszkodę. Douglas DC-3, czyli jeden z pierwszych nowoczesnych samolotów, powstał w roku 1936. Jego konstrukcja pozwalała na loty na wysokości około 6 km, przez co nie mógł on ominąć złej pogody, przebijając się przez chmury. Po II wojnie światowej pierwszy pasażerski odrzutowiec świata przesunął tę granicę na wysokość 12 km. Tutaj dochodzimy do następnego argumentu. Pogoda. Możecie na tej grafice zobaczyć typowe rozmieszczenie chmur względem wysokości. Nowoczesne samoloty pasażerskie latają na wysokości od 29 do 42 tysięcy stóp. Lecąc tak wysoko możemy również ograniczyć turbulencje, które częściej zdarzają się na niższej wysokości. Turbulencje powodowały w historii katastrofy i niebezpieczne sytuacje. Jednak to już jest historia na inny odcinek. W tym momencie mogę wam powiedzieć, że lecąc nowoczesną maszyną przez turbulencje, jedyne czego możecie się obawiać to to, że pasażer obok dostanie nudności. No i dalej już wiecie co będzie. No okej, okay, to mamy następny argument. Jednak na przykład w Europie nie mamy bardzo wysokich gór. Nie wspominając nawet o ogromnych oceanach, gdzie wcale nie mamy wzniesień. A mimo to samoloty utrzymują tam wysokość około 10 km. Co jest tego powodem? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy zrozumieć dlaczego samolot w ogóle lata. Opływające skrzydło powietrze wytwarza ośrodek wysokiego i niskiego ciśnienia. Im więcej cząsteczek powietrza opływa skrzydło, tym więcej siły nośnej skrzydło generuje. Gdy ta siła wygrywa z grawitacją, to samolot może się unieść. Aby samolot mógł wystartować, powietrze opływające skrzydło musi osiągnąć określoną prędkość. To nie prędkość samolotu względem Ziemi decyduje o tym, czy samolot wystartuje, a prędkość wobec powietrza. Jest to główny powód, dlaczego samoloty startują oraz lądują pod wiatr. Można powiedzieć, że mamy wtedy darmową, bonusową siłę nośną. Jednak cząsteczki powietrza dające nam siłę nośną są również naszym rywalem. Mimo, że pozwalają one samolotowi utrzymać się w powietrzu, to też starają się go zatrzymać za sprawą tarcia. Im więcej cząsteczek powietrza oraz im większa prędkość samolotu, to opór aerodynamiczny wzrasta i samolot potrzebuje więcej energii od silników, które pozwalają mu przezwyciężyć opór. Jak dobrze wiecie, im wyżej się znajdujemy, tym mniej cząsteczek powietrza znajduje się w atmosferze i jest ona rzadsza. Ta sytuacja jest idealna dla rozpędzonego samolotu. Dzięki temu, że osiągnął on już dużą prędkość, to może utrzymać się w powietrzu, ponieważ wystarczająco dużo cząsteczek powietrza opływa jego skrzydło. Maszyna może wtedy zaoszczędzić paliwo, przebijając się przez mniejsze ilości powietrza. Również dzięki temu, że na wysokości przelotowej temperatury powietrza spadają kilkadziesiąt stopni poniżej zera, silniki mogą być bardziej wydajne. Optimum znamy już od lat, i właśnie na takiej wysokości latają obecnie samoloty, oszczędzając tony paliwa. Co więcej, Concorde latał 50% wyżej, właśnie dlatego, aby przebijał się przez jak najczadsze powietrze, które przy okazji dawało wystarczającą ilość siły nośnej oraz tlenu dla silników. Stąd Concorde posiadał tak charakterystyczne skrzydła i mógł osiągać zawrotne prędkości. No okej, okay, ale aby wzniesienie się tak wysoko się zwróciło, samolot musi dosyć spory kawałek pokonać na tej wysokości. A co z lotami krajowymi? Gdzie wznosimy się na wysokość 10 km, aby za 10 minut rozpocząć zniżanie. Tutaj zahaczamy o kwestie bezpieczeństwa i kolejne trzy powody, dlaczego samoloty latają tak wysoko. Pierwszym, nad którym się zastanowimy, to energia potencjalna. 23 lipca 1983 roku Boeing 767 linii Air Canada wykonywał krajowy lot z odtawy do Edmonton. Trasa wynosiła prawie 3000 km. Samolot wzniósł się na wysokość przelotową i wykonał około połowę swojej trasy. Piloci zostali ostrzeżeni o problemie z pompą paliwa silnika numer 1, po czym silnika numer 2. Znajdowali się oni na wysokości 12 km. Samolot, tracąc ciąg, nie spada jak kamień, lecz opuszczając nos, może utrzymać swoją prędkość kosztem wysokości, a samolot zamienia się wtedy w ogromny szybowiec. Piloci byli w szoku i nie byli szkoleni na wypadek braku paliwa. Odległość, jaką samolot może jeszcze przebyć, można obliczyć. Pilot obliczył, że na 19 kilometrów tracili 1500 metrów wysokości. Jednak było to za mało, aby dolecieć do najbliższego lotniska. Tutaj uśmiechnęło się do nich szczęście. Drugi pilot służył w bazie wojskowej i znał pobliskie nieużytkowane lotnisko. Kapitan po wykonaniu wybitnego lotu ślizgowego ustawił się wzdłuż pasa. Jednak mieli problem. Opuszczone grawitacyjnie podwozie z przodu nie zostało zablokowane i samolot mógł uderzyć nosem o pas. I tak właśnie się stało. Po wylądowaniu podwozie się schowało i samolot zaczął szorować po pasie. Co okazało się zbawieniem dla bawiących się na pasie dzieci, które nie słyszały szybującego samolotu i mogły zostać uderzone przez maszynę. W co raczej nie chce mi się wierzyć, ale to jednak były dzieci. Dzięki umiejętnościom pilotów nikt tego dnia nie stracił życia na pokładzie tej maszyny, a sam samolot wrócił do służby i przeszedł na emeryturę dopiero w 2008 roku. Jednak podstawowe pytanie jest takie, jakim cudem zabrakło paliwa już w połowie lotu? Za błąd odpowiedzialna jest obsługa lotniska w Ottawie. Do zbiorników zamiast 22 300 kg paliwa wlano 22 300 funtów, Czyli ponad dwa razy mniej niż powinno znaleźć się w zbiornikach samolotu. Incydent miał miejsce w czasie, gdy kanadyjskie lotnictwo przechodziło z jednostek imperialnych na metryczne. Pierwszą linią w Kanadzie, jaka przeszła transformację, była właśnie Air Canada, i obsługa naziemna po prostu się pomyliła. Kolejny argument często ratował życie pasażerom, ale również według mnie jest głównym powodem strachu przed podróżą samolotem. Lecąc tak wysoko, zanim samolot spadnie na ziemię, mija stosunkowo dużo czasu, nawet gdy dojdzie do utraty siły nośnej, i samolot spada jak kamień. Pasażerowie przez kilka minut przeżywają wtedy horror w oczekiwaniu na śmierć, lecz w kabinie pilotów dzieje się wtedy zupełnie coś innego. Lecąc tak wysoko, piloci dostają cenny czas na zlokalizowanie problemu i opanowanie sytuacji. W przypadku przeciągnięcia, czyli utraty siły nośnej, Pilot ma czas, aby opuścić nos maszyny, nabrać prędkości i wyrównać lot. Między innymi przez te dwa czynniki samoloty startują pod tak dużym kątem, próbując jak najszybciej znaleźć się na wysokości przelotowej. Niedawno obchodziliśmy dziesięciolecie jednego z najsłynniejszych incydentów w historii lotnictwa. 15 stycznia 2009 roku kapitan Salenberger wystartował Airbusem A320 z lotniska LaGuardia w Nowym Jorku. Minutę po starcie samolot wleciał w chmurę ptaków. Znajdowali się oni wtedy na wysokości niemal 1000 metrów. Zwierzęta wleciały w silniki, powiązując ich zniszczenie. Pilot został bez ciągu. Energia potencjalna, wynikająca z prędkości i wysokości lotu, pozwoliła kapitanowi dolecieć do rzeki Hudson, gdzie Salenberger wykonał udane wodowanie, ratując 155 osób znajdujących się wtedy na pokładzie. Często pytacie mnie, czy gram w jakieś gry związane z lotnictwem. Obecnie uczę się korzystać z symulatora X-Plane. Dzięki uprzejmości firmy Diablo Chairs mam przyjemność przetestować fotel gamingowy X-Fighter z angielskiego samolot myśliwski. Jeśli chcecie uprzyjemnić sobie godzinne rozgrywki, to w opisie filmu załączam link do strony dystrybutora. A w tym odcinku to już na tyle. Dzięki, że jesteście ze mną. Cześć!